Radegast w Łodzi. Jest to jedno z miejsc, które jest owiane jedno z wielkich tajemnic. Przywiodło mi tutaj znowuż tajemnicze komando dzieci. W momencie, kiedy jest likwidowane getto łódzkie, likwidowany w ogóle obóz na Radogoszczu, tutaj w to miejsce jest przywożonych masę więźniów. Wśród tego natłoku ludzi, wśród natłoku spraw, które tutaj się odbywają, pojawia się pewne dziwne komando. Te komando, w jego skład wchodzą dzieci w liczbie od 150 do 200, a resztę stanowią inżynierzy, inżynierowie, górnicy, ludzie od włókiennictwa zajmujący się przede wszystkim włóknami specjalnego przeznaczenia. Teraz poświęciłem bardzo dużo czasu, między innymi w Muzeum na Radogoszczu, w Muzeum Niepodległości na Gdańskiej, byłem w Muzeum na Kurczakach, praktycznie chyba wszystkie archiwa odwiedziłem w Łodzi, żeby trafić na ślad, nawet w Muzeum Włókiennictwa byłem, żeby na ślad trafić tego tajemniczego komanda, które zajmowało się dziwnym włóknem. Jedynie taka starsza osoba, Żydówka, która była tutaj ze mną 3 dni temu, wskazała mi na tą tablicę. I jakbyś mógł, to sfilmuj to. Wskazała właśnie na to miejsce i powiedziała, że szukaj ich tam. Szczególnie w tym ostatnim obozie, czyli Grozrozen. Mówi, oni stąd wszyscy tam wyjechali. A jeżeli wyjechali do Grozrozen, to znaczy, że trafili do Rize. Grozrozen, jak wszyscy wiedzą, to były kamieniołomy, to był przemysł górniczy, to był przemysł wydobywczy. Dlaczego przewożono tam włókienników? Dlaczego tam przede wszystkim przewożono dzieci, które prostowały tutaj, na terenie getta łódzkiego, igły? Proszę Państwa, tych ludzi mniej więcej w tym samym okresie, to było 70 lat temu, w styczniu, jesteśmy prawie u progu tego wszystkiego, co się wtedy działo, była podobna temperatura, 70 stopni, 70 stopni, przepraszam, 30 stopni mrozu, tych ludzi przewożono dokładnie takim sprzętem. Proszę sobie wyobrazić tą lokomotywę, wagony, które są podczepione i do takich wagonów, do których za chwileczkę podejdziemy, ładowano od 70 do 140 osób. Umieralność w tych wagonach była po prostu niesamowita. Czym było więcej ludzi w wagonach, tym większa szansa była tych ludzi, którzy byli transportowani, którzy byli przewożeni, była większa szansa na przeżycie. Z tego co wiem i się orientuję, właśnie komando dzieci, które zostało stąd wywiezione, było w pierwszym wagonie za lokomotywą. Przeważnie w pierwszym wagonie za lokomotywą znajdowała się eskorta. Przeważnie tam znajdowali się wehrmani, byli to Ukraińcy, byli to Łotysze. Byli to żołnierze z SS Galicji, to była międzynarodowa dywizja, w której służyli wszelkiej maści wywrotowcy. No to też trzeba zaznaczyć, że w SS Galicji służyli Polacy, ale to były po prostu jednostki. Proszę Państwa, to jest typowy wagon, w którym przewożono jeńców. Tak wyglądał wagon do przewozu i transportowania ludzi. Tu pisze, że maksymalnie przewożono 20 osób, bądź, a nie, tu jest coś innego, że naraz może przebywać 20 osób. Tutaj w takim wagonie potrafiono stłoczyć około 180 osób, bez żadnych wygód. Tu nie było nic. Okna były przeważnie zadrutowane, zakratowane i tych ludzi ładowano tutaj, w Łodzi i te transporty jechały do Auschwitz, do Belzca czy do Grozy. Tylko do czego ja wracam? Wracam znowuż do komanda dzieci. Dlaczego te dzieci zostały tutaj załadowane i wywiezione właśnie do Grozrozen? Trafiłem dzisiaj na wspomnienia jednej, można powiedzieć nawet z jednego świadków. Pani ma 87 lat. Opowiadała mi, że na ulicy Spornej 16 i później na ulicy Sterlinga 36, tam gdzie teraz są szpitale, tam znajdowały się więzienia, było specjalne komando, w którym były gromadzone dzieci. Dzieci były różnych narodowości. Były to dzieci polskie, niemieckie, włoskie, hiszpańskie. Te dzieci, jak ona zaznaczyła, były inne. To nie były normalne dzieci. Ona wskazywała na to, że te dzieci były szare, że miały dziwnie powiększone głowy, ich ręce były dziwnie zdeformowane i w ogóle zachowanie tych dzieci było zupełnie inne. Ale na co ta pani zwróciła uwagę, że zachowanie tych dzieci po prostu było nie do wyjaśnienia, nie do opisania. Te dzieci zachowywały się w sposób irracjonalny. One nie mówiły. One reagowały na gwizdek bądź na gesty kobiety, która się nimi zajmowała. Te dzieci nie były w ogóle praktycznie ubrane. One były nagie. Proszę Państwa, jest to ubrane w sposób taki jak żołnierze, którzy ubierają się na duży mróz i ja teraz przy 15 stopniach mrozu odczuwam zimno.
Te dzieci były odziane w jakieś łachmany, one nie dygotały zimna, one nie odczuwały zimna. Z relacji tej pani wynika, że one do takiego wagonu zostały wprowadzone, wszystkie stanęły, ustawiły się i czekały na swój lot. One nie płakały, nie krzyczały, nie zachowywały się jakoś w sposób, tak jak normalne dzieci, które zostają odrywane od swojego środowiska, od rodziców. Nie było krzyków i nie było płaczów. I co najważniejsze, do tego wagonu wsiada dziwny lekarz. Do złudzenia przypomina doktora Goebbelsa. Kaleka. Mały, czarny, kulejący. Czyli mamy do czynienia, to jest takie jakby potwierdzenie kilku hipotez, nawet kiedyś kilku badaczy wracało do tego, że Goebbels pojawia się w kilku miejscach naraz. Niby, że jest ministrem propagandy, ale o Goebbelsie słyszymy jako tym, który prowadził doświadczenia eugeniczne. Czyli tutaj znowuż powstaje pewna rozbieżność. Ostatnio trafiłem na pewne dokumenty z Ravensbrück, gdzie w tym samym momencie Goebbels przemawia w Monachium i w tym samym czasie jest w Ravensbrück. Coś tutaj jest zbyt dużo nieścisłości. Nie wiem, czy mamy do czynienia z klonem, z przeinaczeniem, z przemówieniem. To jest dla mnie sprawa nie do wyjaśnienia. Chciałbym jeszcze teraz zwrócić uwagę na wagony do przewozu osób dorosłych. Ten wagon niby niczym się nie różni od tamtego, ale jest wyższy i jest szerszy. Do tego wagonu można było zapakować już przeszło 200 osób. Tamten wagon można powiedzieć, że był dla dzieci wybrany. Przede wszystkim był pomalowany na czerwono. Dlaczego? Też nie mam zielonego pojęcia. Tutaj ta rampa, na której się znajdujemy, i ten plac jest w formie oryginalnej zachowany. Chociaż, aczkolwiek, cała stacja jest przesunięta w sumie około 150 metrów od oryginału. Ale to już nie ma najmniejszego znaczenia. Na tym placu zebrano właśnie owe dzieci. One tutaj czekały około 7-8-9 godzin na swój transport, zanim pociąg po nie przyjedzie, bo pociąg przyjeżdżał od strony Zgierza. Tutaj pociąg wjechał, tu już czekali Żydzi z getta łódzkiego, czekali na transport i przeładunek. Te dzieci stały sobie tutaj karnie. Powtarzam, nikt ich nie pilnował, nikt ich nie nadzorował. Trafiłem teraz na przykład, to są rozmowy ciężkie, prowadzone z kustoszami, z ludźmi, z historykami, z takimi ludźmi, bardzo ciężko się rozmawia. Są to rozmowy niejednokrotnie napiętowane milczeniem. Ci ludzie, jeżeli czegoś nie mają w słowie pisanym, dla nich to nie istnieje. Aczkolwiek rozmawiając dzisiaj z jednym z tych ludzi, stwierdził, że faktycznie takie coś było. I nakierował mnie na książkę pod tytułem Obóz koncentracyjny dla małoletnich w Łodzi. Książka niesamowita, polecam. Trafiłem na tą książkę, od dzisiaj jestem w jej posiadaniu. Trafiłem na nazwiska ludzi, trzy osoby żyjące znajduję. I one wspominają mi właśnie o fakcie, że spośród nich przyjeżdżał właśnie doktor przypominający do złudzenia właśnie Goebbelsa, który wybierał dzieci. Wybierał te dzieci już nigdy do komanda nie wracały. Znajdowali później te dzieci martwe, tylko z jednego opisu wynika, że dziecko wyglądało tak, jakby z niego wypuszczono krew. I tutaj teraz jest najważniejszy temat. W Auschwitz, czy w Gross-Rosen, czy w Ravensbrück istniały specjalne placówki, które odzyskiwały krew. To było spuszczanie w zasadzie w sposób mechaniczny krwi z młodych kobiet i z dzieci. W głównym założeniu miało to służyć dla wojska do wspomagania żołnierzy na froncie, to miało służyć do transfuzji. Tylko co jest bardzo dziwne, tą krew spuszczano do mniej więcej tej wysokości choboków. One przypominały w większości taki gąsior jakby na wino. Ta krew była gromadzona właśnie w tych gąsiorach i wysyłana gdzieś do jakichś laboratoriów. I teraz trafiłem znowuż na pewną wzmiankę. Atramentyzacja rtęci. Słowo aczkolwiek nowe, bo istnieje atramentyzacja srebra, gdzie do czynienia mamy z nanosrebrem, czyli z technologią najwyższej generacji, a wtedy już się pojawia słowo atramentyzacja rtęci. W momencie, kiedy byśmy zminiaturyzowali cząsteczkę rtęci i połączyli z hemoglobiną, mamy coś na wzór krwi skrzypłocza. Czym jest skrzypłocz? Nie muszę tłumaczyć. Jedyne zwierzę na świecie, różnie jest nazywany mięczakiem, krabem nawet, który posiada błękitną krew. Nie zamarza. Jeżeli chodzi o zamarzanie, jest to jedyne stworzenie, którego nie da się zamrozić. Jest to jedyne stworzenie, które można wynieść na orbitę. One nie ulegnie dehibernacji. Mało tego, jest jeszcze taki czynnik, że te zwierzę możemy
rzucić na wielką głębokość. Były badania prowadzone na dnie rowu mariańskiego. Te zwierzę nie podlega zmiażdżeniu na wskutek ciśnienia. I teraz, jeżeli Niemcy prowadzili na przykład badania na temat atramentyzacji i łączenia ludzkiej krwi z tym, co oni uzyskali, mamy do czynienia teraz z czymś, co Majowie nazywali już krwią bogów. To, co czcili Chińczycy. I teraz trafiam coraz częściej na dokumenty wskazujące na tę pracę. Jest zmowa, to znaczy zmowa, nikt ze mną, z ludzi, którzy są postawieni gdzieś tam wysoko, czy to są jacyś tam oficjele, czy to są kustosze jakichś zacznych muzeów, oficjalnie na ten temat w ogóle nie chcą rozmawiać. W momencie, kiedy już jesteśmy poza kamerami, kiedy ze mną rozmawiają, kiedy cokolwiek próbujemy przedstawiać, oni tak mówią, oni wiedzą, oni słyszeli o tym, oni mają pewne dokumenty. Tylko każdy z nich boi się ośmieszenia. Dlaczego ośmieszenia? Bo co? Na początku ci, którzy twierdzili, że był Holokaust, też byli wyśmiewani. W Holokaust na początku też nikt nie wierzył. Nikt nie wierzył w polskie zbrodnie popełniane na wschodzie Polski czy na zachodzie. My, no niestety, też trzeba do tego się przyznać, nasze wojsko też nigdy nie było atramentowe. Nasze wojsko też popełniało zbrodnie w czasie II wojny światowej. Były gwałty, były mordy. O tym trzeba mówić i to nie jest żadną tajemnicą. W momencie, kiedy ja zaczynam o tych wszystkich sprawach opowiadać, kiedy o tym mówię, szczególnie o doświadczeniach niemieckich prowadzonych na terenie Łodzi, czy Warszawy, czy Poznania, czy Bydgoszczy, zaczynają się bardzo duże problemy, bardzo duże schody. Nikt nie chce ze mną na ten temat współpracować. Dlaczego? Patenty. Ja już o tym wspominałem. W Łodzi istnieje firma Moratex, pracująca nad włóknem tak zwanym balistycznym, nad włóknem kuloodpornym. Proszę Państwa, jest to wynalazek, który powstał tu, na terenie getta łódzkiego, za sprawą Hugo Bossa w 1943 roku. Jeżeli zaczynamy te sprawy wszystkie naświetlać, wypłynie sprawa patentów. Kto to opatentował? Żyjemy w takim świecie, gdzie pieniądz stanowi o wszystkim. Jeżeli zaczniemy rozmawiać o innych takich wynalazkach, znowuż mamy do czynienia ze źródłem dochodu. Chodzi o pieniądze. Hugo Boss nigdy tego nie ukrywał, nawet później po wojnie rodzina Hugo Bossa nigdy nie ukrywała, że stworzyli tak zwane włókno balistyczne. Czyli to, z czym mamy do czynienia teraz w kamizelkach kuloodpornych. Mało tego, skąd możemy wiedzieć, czy membrana goratexowa, to co pochłania wodę, to nie jest efekt właśnie tych tajemniczych prac i badań prowadzonych na terenie Łodzi, tutaj, które później wyjechały na Dolny Śląsk i później wracają do Polski jako gotowe patenty, na których teraz ktoś zarabia ciężkie pieniądze. Mniej więcej wyglądał Auschwitz, przywitanie, baraki w Grossrosen czy na każdej stacji przeładunkowej. Klimat tego miejsca jest po prostu niesamowity. Ludzie, którzy przychodzili na taką stację, widzieli coś takiego. Oczywiście schody betonowe po lewej stronie odbiegają od rzeczywistości, ale wagony, napis, barak, to w rzeczywistości praktycznie wyglądało tak samo. Proszę teraz sobie wyobrazić ludzi, którzy są tutaj stłoczeni, którzy przychodzą, są wpychani do takich wagonów i wyjeżdżają w nieznane. Przy takiej temperaturze jak teraz, minus 17 stopni, do tego pęd pociągu plus wiatr, ludzie, którzy stali przy ścianach i oknach, zamarzali w ciągu 5-6 godzin. W momencie, kiedy podróż trwała, dajmy na to 12-13, niejednokrotnie 24 godziny, z 200 osób w takim wagonie potrafiło umrzeć nawet 100. Przeżywali tylko ci, którzy byli w środku. W pewnym momencie dochodziło do naprawdę drastycznych scen. Ludzie zaczynali między sobą walczyć o ciepło. Ludzie zaczynali między sobą walczyć no, o przetrwanie, o życie. I teraz, z takiego wagonu, kiedy dojeżdżają ludzie na miejsce, dojeżdżają do podobnego miejsca, bo stacje, rampy wyładunkowe w Auschwitz, jak wyglądała, to każdy wiedział, jak wyglądała w Ravensbrück czy w Grossrosen, każdy wie. Tylko ci ludzie później, w momencie, kiedy podjeżdżali na daną stację wyładunkową, nikt się z nimi nie patyczkował. Byli bici, byli strzelano do nich, byli szczuci psami. I teraz chodzi mi o jedną rzecz, żeby sobie po prostu uzmysłowić, żeby młody człowiek, który teraz siedzi przed internetem, który siedzi w ciepłym pokoju, przed monitorem, żeby w jakikolwiek sposób sobie był w stanie uzmysłowić drogę do czegoś takiego. Podróż takim wagonem, zmrok, tak jak teraz, zimno, nie ma żadnych warunków sanitarnych, niczego, bicie, głód, do tego śmierć, która jest na każdym kroku i do tego niepewność. Tak wyglądała rzeczywistość Polaków, Żydów i podbitych ludów Europy w okresie między 39 a 40. Na tym placu zebrano właśnie owe dzieci. One tutaj czekały około 7
8-9 godzin na swój transport, zanim pociąg po nie przyjedzie, bo pociąg przyjeżdżał od strony Zgierza. Tutaj pociąg wjechał, tu już czekali Żydzi z Łódzka, z getta łódzkiego, czekali na transport i przeładunek. Te dzieci stały sobie tutaj karnie. Powtarzam, nikt ich nie pilnował, nikt ich nie nadzorował. Trafiłem teraz na przykład, to są rozmowy ciężkie, prowadzone z kustoszami, z ludźmi, z historykami, z takimi ludźmi bardzo ciężko się rozmawia. Są to rozmowy niejednokrotnie napiętowane milczeniem. Ci ludzie, jeżeli czegoś nie mają w słowie pisanym, dla nich to nie istnieje. Aczkolwiek rozmawiając dzisiaj z jednym z tych ludzi, stwierdził, że faktycznie takie coś było i nakierował mnie na książkę pod tytułem Obóz koncentracyjny dla małoletnich w Łodzi. Książka niesamowita, polecam. Trafiłem na tą książkę, od dzisiaj jestem w jej posiadaniu. Trafiłem na nazwiska ludzi, trzy osoby żyjące znajduję. I one wspominają mi właśnie o fakcie, że spośród nich przyjeżdżał właśnie doktor przypominający do złudzenia właśnie Goebbelsa, który wybierał dzieci. Wybierał te dzieci już nigdy do komanda nie wracały. Znajdowali później te dzieci martwe, tylko z jednego opisu wynika, że dziecko wyglądało tak, jakby z niego wypuszczono krew. I tutaj teraz jest najważniejszy temat. W Auschwitz, czy w Gross-Rosen, czy w Ravensbrück istniały specjalne placówki, które odzyskiwały krew. To było spuszczanie w zasadzie w sposób mechaniczny krwi z młodych kobiet i z dzieci. W głównym założeniu miało to służyć dla wojska, do wspomagania żołnierzy na froncie, to miało służyć do transfuzji. Tylko co jest bardzo dziwne, tą krew spuszczano do mniej więcej tej wysokości choboków. One przypominały w większości taki gąsior jakby na wino. Ta krew była gromadzona właśnie w tych gąsiorach i wysyłana gdzieś do jakichś laboratoriów. I teraz trafiłem znowuż na pewną wzmiankę. Atramentyzacja rtęci. Słowo aczkolwiek nowe, bo istnieje atramentyzacja srebra, gdzie do czynienia mamy z nanosrebrem, czyli z technologią najwyższej generacji, a wtedy już się pojawia słowo atramentyzacja rtęci. W momencie, kiedy byśmy zminiaturyzowali cząsteczkę rtęci i połączyli z hemoglobiną, mamy coś na wzór krwi skrzypłocza. Czym jest skrzypłocz, nie muszę tłumaczyć, jedyne zwierzę na świecie, różnie jest nazywany, mięczakiem, krabem nawet, który posiada błękitną krew. Nie zamarza, bo jeżeli chodzi o zamarzanie, jest to jedyne stworzenie, którego nie da się zamrozić. Jest to jedyne stworzenie, które można wynieść na orbitę. One nie ulegnie dehibernacji. Mało tego, jest jeszcze taki czynnik, że te zwierzę możemy rzucić na wielką rankę. Atramentyzacja rtęci. Słowo aczkolwiek nowe, bo istnieje atramentyzacja srebra, gdzie do czynienia mamy z nanosrebrem, czyli z technologią najwyższej generacji, a wtedy już się pojawia słowo atramentyzacja rtęci. W momencie, kiedy byśmy zminiaturyzowali cząsteczkę rtęci i połączyli z hemoglobiną, mamy coś na wzór krwi skrzypłocza. Czym jest skrzypłocz, nie muszę tłumaczyć, jedyne zwierzę na świecie, różnie jest nazywany, mięczakiem, krabem nawet, który posiada błękitną krew. Nie zamarza, bo jeżeli chodzi o zamarzanie, jest to jedyne stworzenie, którego nie da się zamrozić. Jest to jedyne stworzenie, które można wynieść na orbitę. One nie ulegnie dehibernacji. Mało tego, jest jeszcze taki czynnik, że te zwierzę możemy rzucić na wielką głębokość. Były badania prowadzone na dnie rowu mariańskiego. Te zwierzę nie podlega zmiażdżeniu na skutek ciśnienia. I teraz, jeżeli Niemcy prowadzili na przykład badania na temat atramentyzacji i łączenia ludzkiej krwi z tym, co oni uzyskali, mamy do czynienia teraz z czymś, co Majowie nazywali już krwią bogów. To, co czcili Chińczycy. I teraz trafiam coraz częściej na dokumenty wskazujące na tę pracę. Jest zmowa, to znaczy zmowa, nikt ze mną, z ludzi, którzy są postawieni gdzieś tam wysoko, czy to są jacyś tam oficjele, czy to są kustosze jakichś zacznych muzeów, oficjalnie na ten temat w ogóle nie chcą rozmawiać. W momencie, kiedy już jesteśmy poza kamerami, kiedy ze mną rozmawiają, kiedy cokolwiek próbujemy przedstawiać, oni tak mówią, oni wiedzą, oni słyszeli o tym, oni mają pewne dokumenty, tylko każdy z nich boi się ośmieszenia. Dlaczego ośmieszenia? Bo co? Na początku ci, którzy twierdzili, że był Holokaust, też byli wyśmiewani. W Holokaust na początku też nikt nie wierzył. Nikt nie wierzył w polskie zbrodnie popełniane na wschodzie Polski czy na zachodzie.
My, no niestety też trzeba do tego się przyznać, nasze wojsko też nigdy nie było atramentowe. Nasze wojsko też popełniało zbrodnie w czasie II wojny światowej. Były gwałty, były mordy. O tym trzeba mówić i to nie jest żadną tajemnicą. W momencie, kiedy ja zaczynam o tych wszystkich sprawach opowiadać, kiedy o tym mówię, szczególnie o doświadczeniach niemieckich prowadzonych na terenie Łodzi, czy Warszawy, czy Poznania, czy Bydgoszczy, zaczynają się bardzo duże problemy, bardzo duże schody. Nikt nie chce ze mną na ten temat współpracować. Dlaczego? Patenty. Ja już o tym wspominałem. W Łodzi istnieje firma Moratex, pracująca nad włóknem tak zwanym balistycznym, nad włóknem kuloodpornym. Proszę Państwa, jest to wynalazek, który powstał tu, na terenie getta łódzkiego, za sprawą Hugo Bossa w 1943 roku. Jeżeli zaczynamy te sprawy wszystkie naświetlać, wypłynie sprawa patentów. Kto to opatentował? Żyjemy w takim świecie, gdzie pieniądz stanowi o wszystkim. Jeżeli zaczniemy rozmawiać o innych takich wynalazkach, znowuż mamy do czynienia ze źródłem dochodu światowe. Były gwałty, były mordy. O tym trzeba mówić i to nie jest żadną tajemnicą. W momencie, kiedy ja zaczynam o tych wszystkich sprawach opowiadać, kiedy o tym mówię, szczególnie o doświadczeniach niemieckich prowadzonych na terenie Łodzi, czy Warszawy, czy Poznania, czy Bydgoszczy, zaczynają się bardzo duże problemy, bardzo duże schody. Nikt nie chce ze mną na ten temat współpracować. Dlaczego? Patenty. Ja już o tym wspominałem. W Łodzi istnieje firma Moratex, pracująca nad włóknem tak zwanym balistycznym, nad włóknem kuloodpornym. Proszę Państwa, jest to wynalazek, który powstał tu, na terenie getta łódzkiego, za sprawą Hugo Bossa w 1943 roku. Jeżeli zaczynamy te sprawy wszystkie naświetlać, wypłynie sprawa patentów. Kto to opatentował? Żyjemy w takim świecie, gdzie pieniądz stanowi o wszystkim. Jeżeli zaczniemy rozmawiać o innych takich wynalazkach, znowuż mamy do czynienia ze źródłem dochodu. Chodzi o pieniądze. Hugo Boss nigdy tego nie ukrywał, nawet później po wojnie rodzina Hugo Bossa nigdy nie ukrywała, że stworzyli tak zwane włókno balistyczne. Czyli to, z czym mamy do czynienia teraz w kamizelkach kuloodpornych. Mało tego, skąd możemy wiedzieć, czy membrana goratexowa, to co pochłania wodę, to nie jest efekt właśnie tych tajemniczych prac i badań prowadzonych na terenie Łodzi, tutaj, które później wyjechały na Dolny Śląsk i później wracają do Polski jako gotowe patenty, na których teraz ktoś zarabia ciężkie pieniądze. Mniej więcej wyglądał Auschwitz, przywitanie, baraki w Grossrosen, czy na każdej stacji przeładunkowej. Klimat tego miejsca jest po prostu niesamowity. Ludzie, którzy przychodzili na taką stację, widzieli coś takiego. Oczywiście schody betonowe po lewej stronie odbiegają od rzeczywistości, ale wagony, napis, barak, to w rzeczywistości praktycznie wyglądało tak samo. Proszę teraz sobie wyobrazić ludzi, którzy są tutaj stłoczeni, którzy przychodzą, są wpychani do takich wagonów i wyjeżdżają w nieznane. Przy takiej temperaturze jak teraz, minus 17 stopni, do tego pęd pociągu plus wiatr, ludzie, którzy stali przy ścianach i oknach, zamarzali w ciągu 5-6 godzin. W momencie, kiedy podróż trwała, dajmy na to 12-13, niejednokrotnie 24 godziny, z 200 osób w takim wagonie potrafiło umrzeć nawet 100. Przeżywali tylko ci, którzy byli w środku. W pewnym momencie dochodziło do naprawdę drastycznych scen. Ludzie zaczynali między sobą walczyć o ciepło. Ludzie zaczynali między sobą walczyć o przetrwanie, o życie. I teraz z takiego wagonu, kiedy dojeżdżają ludzie na miejsce, dojeżdżają do podobnego miejsca, bo stacje, rampy wyładunkowe w Auschwitz, jak wyglądała, to każdy wiedział, jak wyglądała w Ravensbrück czy w Grossrosen, każdy wie. Tylko ci ludzie później, w momencie, kiedy podjeżdżali na daną stację wyładunkową, nikt się z nimi nie patyczkował. Byli bici, strzelano do nich, byli szczuci psami. I teraz chodzi mi o jedną rzecz. Ty, kobiety, która się nimi zajmowała. Te dzieci nie były w ogóle praktycznie ubrane, one były nagie. Proszę Państwa, jest to ubrane w sposób taki jak żołnierze, którzy ubierają się na duży mróz i ja teraz przy 15 stopniach mrozu odczuwam zimno. Te dzieci były odziane w jakieś łachmany, one nie dygotały zimna, one nie odczuwały zimna. Z relacji tej pani wynika, że one do takiego wagonu zostały wprowadzone, wszystkie stanęły, ustawiły się i czekały na swój lot. One nie płakały, nie krzyczały, nie zachowywały się jakoś w sposób, tak jak normalne dzieci, które zostają odrywane od swojego środowiska, od rodziców. Nie było krzyków i nie było płaczów. I co najważniejsze, do tego wagonu wsiada dziwny lekarz. Do złudzenia przypomina doktora Goebbelsa. Kaleka. Mały, czarny, kulejący. Czyli mamy do czynienia, to jest takie jakby potwierdzenie kilku hipotez, nawet kiedyś kilku badaczy wracało do tego, że Goebbels pojawia się w kilku miejscach naraz. Niby, że jest ministrem
propagandy, ale o Goebbelsie słyszymy jako tym, który prowadził doświadczenia eugeniczne. Czyli tutaj znowuż powstaje pewna rozbieżność. Ostatnio trafiłem na pewne dokumenty z Ravensbrück, gdzie w tym samym momencie Goebbels przemawia w Monachium i w tym samym czasie jest w Ravensbrück. Coś tutaj jest zbyt dużo nieścisłości. Nie wiem, czy mamy do czynienia z klonem, z przeinaczeniem, z przemówieniem. To jest dla mnie sprawa nie do wyjaśnienia. Chciałbym jeszcze teraz zwrócić uwagę na wagony do przewozu osób dorosłych. Ten wagon niby niczym się nie różni od tamtego, ale jest wyższy i jest szerszy. Do tego wagonu można było zapakować już przeszło 200 osób. Tamten wagon można powiedzieć, że był dla dzieci wybrany. Przede wszystkim był pomalowany na czerwono. Dlaczego? Też nie mam zielonego pojęcia. Tutaj ta rampa, na której się znajdujemy, i ten plac jest w formie oryginalnej zachowany. Chociaż, aczkolwiek, cała stacja jest przesunięta w sumie około 150 metrów od oryginału. Ale to już nie ma najmniejszego znaczenia. Na tym placu zebrano właśnie owe dzieci. One tutaj czekały około 7, 8, 9 godzin na swój transport, zanim pociąg po nie przyjedzie, bo pociąg przyjeżdżał od strony Zgierza. Tutaj pociąg wjechał, tu już czekali Żydzi z Łódzka, z getta łódzkiego. Czekali na transport i przeładunek. Te dzieci stały sobie tutaj karnie. Powtarzam, nikt ich nie pilnował, nikt ich nie nadzorował. Trafiłem teraz na przykład, to są rozmowy ciężkie, prowadzone z kustoszami, z ludźmi, z historykami. Z takimi ludźmi bardzo ciężko się rozmawia. Są to rozmowy niejednokrotnie napiętowane milczeniem. Ci ludzie, jeżeli czegoś nie mają w słowie pisanym, dla nich to nie istnieje. Aczkolwiek rozmawiając dzisiaj z jednym z tych ludzi, stwierdził, że faktycznie takie coś było i nakierował mnie na książkę.